Dziś w nagraniu Prawa dla Ludzi gościmy Jarosława Lipszyca, prezesa Fundacji Nowoczesna Polska oraz aktywistę ruchu wolnej kultury, który po historycznej kampanii przeciwko ACTA wziął sobie na cel nowe niepokojące zjawisko. W nagraniu opowiada o tym, czym jest copyright trolling i jak z nim walczyć. Copyright trolling jest to masowe wysyłanie ugód przez kancelarie adwokackie w imieniu uprawnionych z tytułu praw autorskich. Wysyłanie do ludzi, którzy gdzieś tam jakoś pojawili się przy okazji postępowań prokuratorskich czy z danych firm monitorujących internet. Wysyłanie próśb o ugodę z takim zagrożeniem, że w przypadku, jeżeli ta ugoda nie zostanie podpisana, to rozpocznie się proces sądowy. I jakby celem tego zjawiska nie jest dochodzenie sprawiedliwości. Celem jest po prostu zarzucenie maksymalnie szerokiej sieci, po to, żeby z tej maksymalnie szerokiej sieci wyłapać tyle osób, które gdzieś tam nie znają stanu prawnego, nie mają prawnika, nie wiedzą, jak wygląda prawidłowa procedura postępowania sądowego, tak, które podpiszą tą ugodę i po prostu wpłacą pieniądze. Innymi słowy, jest to coś w rodzaju takiego miękkiego szantażu. I to jest zjawisko, z którym my walczymy. To znaczy uważamy, że ono nie powinno mieć miejsca. Sprawiedliwości należy dochodzić w sposób zgodny z procedurami, a przede wszystkim w sposób zgodny ze standardami państwa prawa. Oczywiście to zjawisko copyright trollingu jest możliwe dzięki temu, że polskie prawo jest niejasne, że polskie prawo w sferze praw autorskich jest niesłychanie restrykcyjne i delegalizuje mnóstwo zupełnie normalnych czynności komunikacyjnych. Jednocześnie, że mamy bardzo silne kampanie, które przekonują całe społeczeństwo, że w zasadzie każdy z nas jest przestępcą, każdy z nas narusza to prawo. Jedyną możliwością jakby wyjścia z tej sytuacji bez wyjścia, jeśli chodzi o prawa autorskie, jest doprowadzenie do takiego momentu, w którym każdy obywatel w toku swojej normalnej działalności komunikacyjnej po prostu nie będzie naruszał prawa. I stworzenie takiego systemu prawnego, w którym oczywiście wszystkie interesy zostaną zabezpieczone, ale przede wszystkim w taki sposób, żeby obywatel nie musiał się tym martwić, nie musiał się tym przejmować, ponieważ obywatele nie są prawnikami i nie są zdolni do tego, ażeby oceniać skomplikowane problemy prawnoautorskie. Koncepcja, którą my promujemy, jest to koncepcja wprowadzenia opłaty, niskiej opłaty typu takiego abonamentowego, która będzie dystrybuowana po prostu poprzez uprawnionych, tak żeby nikt nie mógł mówić, że jest poszkodowany, ale w zamian obywatele dostaną prawo do korzystania z utworów do celów niekomercyjnych i moim zdaniem jest to właściwa cena, znaczy jest to właściwy sposób rozwiązania tego problemu. On oczywiście dodatkowo ma tą ale też, że z naszych analiz wynika, iż jest to całkowicie wykonalne w Polsce. Nie musimy się oglądać na Unię Europejską, nie musimy się oglądać na Stany Zjednoczone, nie musimy się oglądać na organizacje międzynarodowe, dlatego że tego typu rozwiązanie jest wdrażalne w ramach istniejącego globalnego systemu. Oczywiście nie tylko my mamy różnego typu pomysły na reformę systemu praw autorskich. To, co chcemy wywołać, to chcemy wywołać dyskusję, ogólnonarodową dyskusję na temat tego, w jakim kierunku system praw autorskich powinien ewoluować. To jest powód, dla którego co roku organizujemy konferencję, dużą konferencję copycamp.pl, która w tym roku odbędzie się w listopadzie w kinie Praga. Serdecznie wszystkich zapraszamy. To jest konferencja, która jest poświęcona tematyce prawa autorskiego, ale z takiego punktu widzenia właśnie społecznego. Zapraszamy ekonomistów, artystów, ale także właśnie biznes czy organizacje zbiorowego zarządzania, żeby wspólnie rozmawiać o tym, w jaki sposób tą dzisiejszą idiotyczną sytuację, prawa, którego nikt nie przestrzega, a ci, którzy są zainteresowani istnieniem tego prawa, mają wrażenie, że są poszkodowani, tak? Żeby rozwiązać, żeby stworzyć system, który po pierwsze cieszy się szeroką społeczną akceptacją, a po drugie jest sprawiedliwy. Ministerstwo Kultury przez wiele, wiele lat w swojej działalności, w swoich pomysłach legislacyjnych, także w praktyce swojego działania zapominało o tym, że prawo autorskie to jest taka regulacja, która dotyczy całości społeczeństwa, ponieważ każdy z nas jest przedmiotem i podmiotem prawa autorskiego. Wydaje się, że dopiero protesty przeciwko ustawie ACTA, która projektowała niesłychanie restrykcyjny, o niebo bardziej restrykcyjny niż nasz
polski system, uzmysłowiły politykom, że temat jest ważny i że ludziom zależy na tym, ażeby problem został rozwiązany. Problem do dzisiaj rozwiązany nie został. Dotychczasowe inicjatywy ministerstwa reformatorskie nazwę bardzo skromnymi i nie wychodzącymi poza zmiany zupełnie czysto kosmetyczne. I niewątpliwie tutaj zarówno Ministerstwo Kultury, jak i posłowie moim zdaniem powinni się nad tą sprawą pochylić z większą uwagą, bo ogrom roboty, który jest do wykonania, no po prostu sam się nie wykona. Organizacje zbiorowego zarządzania się reformują. W wyniku ostatnich reform zostały zmuszone do zwiększenia transparencji swojego działania i to niewątpliwie jest krok w dobrym kierunku. Jeszcze oczywiście jest długa droga przed nami, to znaczy tą transparentność jeszcze można by zwiększyć. W pełniejszym stopniu można by zabezpieczyć interesy wszystkich uprawnionych. Z tym dzisiaj jest problem, w szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z twórcami amatorskimi, których skala działalności jest niewielka. Natomiast widzę bardzo pozytywny kierunek zmian i jeżeli ten kierunek zostanie utrzymany, to moim zdaniem sytuacja będzie dobra.